Czy wiesz, że posiadanie zwierzaka w okresie ciąży zwiększa odporność twojego dziecka? Według badań, dzieci, które mają kontakt z kotami, w przyszłości są mniej narażone na typowe alergie. Nie tylko na sierść zwierząt, ale także traw, kurzu czy pyłu. Brak pająków w domu. Koty są najlepszymi myśliwymi. W domu, w którym są koty, niepotrzebne są łapki na muchy i inne gadżety przeciwko owadom. Koty skutecznie chronią dom przed owadami. Koty sprawiają, że będziesz mądrzejszy. W testach na inteligencję miłośnicy kotów wypadają lepiej od opiekunów psów. Czyżby samo posiadanie kota wpływało na naszą lepszą koncentrację i zdolność przyswajania wiedzy? Kot ma świetne zmysły. Koty mają świetne zmysły, czujne nawet podczas snu. My kiedy śpimy, to po prostu jesteśmy wyłączeni. Tymczasem kot ze względu na samotniczy tryb życia jest dany tylko na siebie. Wobec tego podczas snu zostaje stale czujny. Potrafi węszyć i słyszeć przez sen. Koty wychodzą świetnie na zdjęciach. W dobie mediów społecznościowych koty podbijają internet. Okazuje się, że koty mają świetną mimikę, do której można dowolnie dopasować odpowiedni tekst czy myśl. Dzięki czemu powstaje często świetny mem. Koty są terapeutami dla dzieci z Aspergerem czy autyzmem. Koty mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na dzieci. Według Care.com posiadanie kota może nauczyć dzieci umiejętności społecznych i pomóc im radzić sobie w traumatycznych sytuacjach. Koty są bardzo ciche. Jeśli masz małe dzieci albo często odwiedzają cię goście, kot nie zacznie miauczeć na dźwięk dzwonka do domofonu. Ponadto, nawet jak się porusza po mieszkaniu, to robi to często bezszelestnie. Mając kota, nie czujesz aż tak jego obecności w domu. Kot jest tańszy w opiece niż pies. Zakupy dla kota wynoszą nas mniej. Koty mniej jedzą od psów, nie wymagają wizyt u psiego groomera, mniej wydajemy na profilaktykę szczepienia, odrobaczenie. Kot niewychodzący nie musi być zabezpieczony przed kleszczami. Opiekunowi kota pozostaje zakup zabawek, żwirku, jedzenia i opieka weterynaryjna. Nawet kastracja dla kota jest tańsza niż dla psa. Kota można zostawić samego na cały dzień. Planujesz przedłużyć sobie urlop? Podczas wakacji z kotem nie ma takiego problemu. Wystarczy, że poprosisz sąsiada, aby przyszedł do kota chociaż raz dziennie, pobawił się z nim i sprawdził, czy ma czystą kuwetę, pełną miskę i świeżą wodę. Koty nie sprawiają, że czujesz się źle, kiedy je opuszczasz. Kiedy wyruszasz do pracy i musisz zostawić swojego zwierzaka na 10 godzin, robisz to bez wyrzutów sumienia. Kot uwielbia mieć dom tylko dla siebie. W tym czasie nie będzie tęsknym wzrokiem patrzył w drzwi, tylko pójdzie spać. A gdy już się rozbudzi, znajdzie sobie coś do roboty. Dobrze jest zostawić kotu zabawki edukacyjne. W końcu te zwierzęta uwielbiają się bawić. Koty piją wodę po cichu. Wszystko co robią, wykonują z gracją i w ciszy. Wobec tego, jeśli cierpisz na mizofonię, czyli irytują cię dźwięki picia, to zakup kota będzie idealnym rozwiązaniem. Koty dobrze wpływają na serce. Badania pokazują, że koty mogą pomóc tobie obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu zawału serca. Mruczenie kotów ma leczniczy wpływ na ludzi. Uważa się, że mruczenie kotów wpływa korzystnie na nasz układ nerwowy. Okazuje się, że mruczenie, drgania o konkretnej częstotliwości mają duży wpływ na aktywację układu odpornościowego u człowieka. Dziwne, ale prawdziwe. Kocie mruczenie o 20% wzmacnia proces zrastania się połamanych kości. Wobec tego, jeśli jesteś po wypadku, zamiast lekarstw kup sobie kotka. Koty żyją długo. Zwierzęta mają jedną poważną wadę. Żyją za krótko. Jednak koty stosunkowo żyją nieco dłużej, bo około 20 lat. Najstarszy w tej chwili kot żyje w Ameryce, a po tym świecie chodzi już 31 lat. Koty są zabawne. Koty uwielbiają się bawić, znajdą tysiące pomysłów na wykorzystanie korka po winie albo pudełka po butach. Jeśli masz zły dzień, poobserwuj to, co robi twój kot, a humor i uśmiech wróci na twoją twarz. A twoim zdaniem, dlaczego warto mieć kota?